Dobra, starczy czytać za muły. 354. Wcześnie. W tych okolicach jesteśmy. Znaczy, mamy wcześniej rano, bo kończymy przypinkę serwerowni u jednego klienta, bo klient zmienia lokalizację na inną i teraz jeszcze z rana kończymy zadanie. Jakieś tam trochę rzeczy zostało do dokończenia, no ale wiadomo. Siódma w centrum, plus jest taki, że bez problemu można znaleźć miejsce parkingowe. Nie ma jeszcze korków. Godzina 11, od 7 się trochę zeszło, ale plan wykonany. Jeszcze co prawda Łukasz od nas został, kończy zadanie. Tam jakieś drobnostki dostały po poprawki, a ja cisnę dalej, lecę w teren. Ale dzisiaj ładnie, piękna pogoda. Wreszcie po tych ostatnich wichurach, śnieżycach i tornada się uspokoiło. Już przed świętami, będzie śmigus day news. Dobra, tak w ogóle to teraz tam w tle leci podcast o patentach. Może być ciekawe. Na razie się tam pchają. Jakieś 25 minut trasy, więc można nadrobić znowu z podcastem. Te korki to jednak dobra rzecz. Dobra, idziemy do klienta. Tym razem już nie będę robił raportu z podróży, bo w sumie dzień jak co dzień, kolejny dzień, gdzie jest dużo wyjazdów, dzisiaj dużo spotkań. A więc nie ma sensu i dzisiaj tego wszystkiego rejestrować, bo ileż można, już właściwie były dwa filmy o kaniach. Co za dużo, to niezdrowo. Tak w ogóle to jesteśmy teraz na Ochocie. Nie wiem, czy ktoś kojarzy. Może wyjdę. Ulica Białobrzeska, Banacha, Bitwy Warszawskiej, takie maty. Szczęśliwicka. Ach, już mój super zajebisty fryz się potargał. Jedno ostatnio zauważyłem, że o ile wcześniej zbytnio nie zwracałem uwagi na smog, wydawało mi się, że to jest trochę marketing jakichś filtrów, jakiejś firmy, która chce się dorobić na tym całym zamieszaniu, to teraz jak wróciłem do biegania, to zaczynam odczuwać te spaliny. Wcześniej tego nie było, wychodziłem biegać i w sumie było fajnie, leciałem przed siebie i tyle, niczym się nie martwiłem, a teraz ostatnio czuję ten zapach spalin wszędzie. Okej, jak pobiegnę do parku, to jest fajnie, ale no nie wszędzie są parki. Czasami trzeba przewieźć się koło uliczki. Ten font jest straszny. I też te pochmurne dni. Ostatnio jest masa pochmurnych dni. Jeszcze tamten rok był przecież non-stop pochmurny, deszczowo było. Więc coś może być jednak w tym smogu. A nawet Chiny zainwestowały w mega wielki komin, który będzie odfiltrowywał powietrze. Jak nie zapomnę, dam linka pod spodem. Więc nawet Chiny inwestują, a w Polsce, w Warszawie, kurczę, jakoś nic nie słychać. Coś muszą z tym zrobić. Jak już ja to odczuwam, a ja raczej do marudnych osób nie należę, to znaczy, że nie jest dobrze. Swoją drogą taki komin to jest też piękna sprawa z czysto technologicznego punktu widzenia. To jest rozwój, coś nietypowego, taki wielki filtr, który oczyszcza powietrze w mieście. W takich czasach jesteśmy, ale wiadomo, rewolucja, zmiany. Jeżeli idziemy złą stronę, zanieczyszczając nasze miasta, nasze otoczenie, to trzeba coś robić, żeby jednak troszeczkę poprawić sytuację. I stąd konieczne jest stworzenie takich rzeczy, projektowanie, wdrażanie. Wracam właśnie od klienta z Łomianek. Robiliśmy audyt pod kątem RODO. Przebiegło całkiem fajne, przyjemna firma, przyjemni ludzie, naprawdę całkiem ciekawa współpraca jak na początek. I tych audytów jest naprawdę ostatnio sporo. Dużo się dzieje pod względem RODO, pod względem audytów, pod względem ochrony danych osobowych. Człowiek tak jeździ i teraz już późna godzina, wracam do domu, przez całe miasto, Słowianek na Włochy, kawał drogi, ale przyznam, że nieźle, jak na tyle kilometrów, praktycznie zero korków,
a audyt. No w tym przypadku to jest taki średniej wielkości firma, 30 paru pracowników plus trochę współpracowników. Łącznie to chyba tam coś poniżej 50 osób. Oczywiście jakiś tam serwer, to dodatkowo jeszcze VPS, serwer zewnętrzny. I to wszystko musimy sprawdzić. Oczywiście też ta cała papierologia, dokumenty. No i dzisiaj byliśmy z Radziem tuż przed świętami. Robiliśmy audyt, sprawdzaliśmy, jak to u niej wygląda. Powiedzmy, że nie jest tragicznie, ale jest też trochę rzeczy do poprawienia, więc no, będzie co robić. A i teraz wracamy. Spisujemy wszystkie informacje, tworzymy raport tego, co udało nam się zrobić. Później zasugerujemy pewne zmiany. W przypadku akceptacji rozpocznie się proces wdrożenia, zmian, doskonalania, poprawiania, dostosowania, a na koniec szkolenie. To już akurat Radzia. To Radzio będzie robił, Radzio szkoli personel, więc przeszkoli, poinformuje cały personel z wszystkich procedur związanych z ochroną danych osobowych. Wiadomo, różne metody bezpieczeństwa można wdrażać, ale jeżeli pracownicy mimo wszystko nie zachowują pewnego stopnia bezpieczeństwa, nie będą przestrzegać procedur, no to dalej grozi wyciek. No i dołożę tego teraz jest. Już co prawda jakiś tam projekt ustawy został przyjęty, oczywiście jeszcze nie uchwalony. Ja nie jestem prawnikiem, nie znam się dokładnie na procedurach, to trzeba, musiałbym teraz Radka pomęczyć, ale projekt ustawy został już wstępnie uchwalony. Jeszcze czekamy na ostateczne przyjęcie, więc już można gdzieś tam tą ustawę sobie poczytać. I to widać, jest ruch, część naszych stałych klientów z obsługi informatycznej zgłasza się o właśnie wdrożenie RODO. Część klientów nowych i tak właśnie jest teraz. Dzisiaj były Łomianki. W przyszłym tygodniu działamy z tą firmą na Białęce, o której wspominałem. Dosyć duży klient, 5 spółek, więc też sporo pracy. I też jeszcze w przyszłym tygodniu, we wtorek, tuż po świętach, idziemy do Radomia. Do też dosyć dużej firmy, kojarzonej chyba przez wszystkich. Oczywiście nie mogę podawać teraz nazwy, szczególnie na początkowym etapie negocjacji, ale taki fajny, duży klient. Zresztą to wspominałem już wcześniej w jednym z filmów. Byłem wtedy podjarany, że dokładnie wtedy się zgłosili. Teraz idziemy na rozmowę, więc proces idzie do przodu. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Miejmy nadzieję, musi być dobrze. A teraz wracam do domciu i jestem na Bemowie. Już prawie na Woli. Dobra, tyle w temacie. Teraz właśnie wjeżdżałem na swoje osiedle. Zobaczyłem, jakie są pustki na parkingu. Chyba jakieś ponad 50% miejsc było wolnych, co jest rzadkością. O tej porze zawsze wszystko jest zawalone, czyli wyjazdy się zaczęły. Tak, a ja poczekam do soboty, aż wszyscy pojadą. Nie będzie korków. Taki chytry plan. Dobra. Tam się robi Insta, tu czeka komputer. Nie ma co grać do kamery, co działać. Dobra, jestem na Ursynowie. Słuchałem właśnie teraz podcastu o tym, jak wychowywać miliardera. To jest inwestycja. Dziecko, zrobić dziecko, wychować na miliardera i najlepsza emerytura. A poważnie, to jeszcze wracając do dzisiejszego tematu audytu z RODO, to przyznam, że pani dzisiaj mocno się rozbawiły, jak wspomniałem, w sumie jak Radek wspomniał o tym, o specjalnym zabezpieczeniu laptopów. Bo teraz coraz częściej spotykane to, szczególnie w korporacjach, że laptopy przypina się specjalnymi linkami, takimi bardziej łańcuchami. I przyznam, że dzisiaj u tego klienta, wiadomo, to nie jest korporacja, to jest średniej wielkości firma i panie bardzo sympatyczne, jak usłyszały o tym łańcuchu, że ludzie przypominają do łańcucha laptopy, tak się zaczęły śmiać, od razu były skojarzenia z misiem, więc przyznam, że tu się klimat ciekawy zrobił. Panie się zainteresowały, pokazałem im, gdzie są właściwie te dziurki w laptopach, gdzie się mocuje ten łańcuch. Więc też taki aspekt, to jest też fajny taki lekki paradoks, trochę ześwirowane przepisy teraz są, bo niektóre firmy wdrażające RODO twierdzą, że powinno się stosować te łańcuchy, że jak zabezpieczysz łańcuchem ten komputer, tą linką, jak zwał, tak zwał, to wtedy nikt nie wyciągnie też tego komputera.
Ale to jest też taka trochę bzdura, no nie każdy będzie mocował linką komputera, są inne zabezpieczenia, jest przede wszystkim hasło do systemu, które powinno się odpowiednio zmieniać, plus szyfrowany dysk twardy. No, prawda jest taka, że jeżeli zaszyfrujemy dysk odpowiednio trudnym i skomplikowanym kluczem, tym takim tak zwanym szyfrem, to trzeba by było spędzić na to lata, żeby rozszyfrować taki dysk. I to jest już dobre zabezpieczenie, bo co z tego, że ktoś zabierze komputer, skoro i tak się nie dostanie do danych. I was w podejściu do RODO to jest jak najbardziej idealne zabezpieczenie. A co do linki? To jest bardziej chronienie własnego biznesu. Bo taki laptop trochę kosztuje, wiadomo, że jeżeli się zabezpieczy linką, no to już wtedy nikt tej linki, tego laptopa nie ukradnie. Tuż przed świętami znałem, że nie ma co się spinać. Ciągle ostatnio się gdzieś goni, pędzi. Tak na przykład były te spotkania w poniedziałek, we wtorek, też trochę dzisiaj. Tak człowiek sobie myślał, że kurczę, całe dnie zleci na spotkaniach. A gdzie czas na taką typową pracę? Codzienną. I coś tu jest chyba nie tak, bo to nie powinno być tak, że ciągle gdzieś gonimy, ciągle gdzieś się stresujemy, że nie wyrabiamy się z terminami, że ciągle trzeba zdążyć przed tym deadline'em. Wiadomo, terminy są ważne, deadline'y są ważne, jak już obiecamy gdzieś, mamy jakieś zobowiązanie, musimy się wyrobić, no to jak najbardziej trzeba dopełnić tego terminu. Szczególnie jeżeli obiecaliśmy coś klientowi. Ale samemu narzucanie sobie takich jakichś chorych terminów, to nie służy niczemu dobremu. Trzeba też znaleźć czas na to, żeby odpocząć, odsapnąć. I teraz przed świętami szczególnie człowiek dochodzi do takiej refleksji, że no może trochę za bardzo pędzę. Trzeba wyhamować. W ogóle jestem na ursynowie. Przyznam, że jestem zaskoczony. Całkiem fajnie to tu wszystko wygląda. Trudno, nie mógłbym mieszkać na Ursynowie w tym momencie, bo za daleko miałbym do biura. Ale tak trochę inaczej. Tak już bardziej typowo miejsko w porównaniu z tymi moimi Włochami. Trochę może mi brakuje tego takiego żywszego, dynamicznego miasta. Bo Włochy to no, taka spokojna dzielnica. Przynajmniej rejon, gdzie ja mieszkam. Dobra, wchodzę do samochodu, ale podsumowując, nie można ciągle gnać, śpieszyć się. Czasami trzeba też na spokojnie odstresować się. Bo jednak to, że ostatnio czuję się jakby winny tym, że nie robię tyle, ile powinienem. Czy na przykład to, że w poniedziałek aż do godziny po 14 jeździłem po spotkaniach. Nie miałem czasu na takie codzienne jakieś zadania, czynności. No to coś tu jest nie tak, to nie powinno tak wyglądać, trzeba troszeczkę jednak zwolnić, wychillować, troszeczkę spokojniej, szczególnie przed świętami. Bo przede wszystkim nie można dać się zwariować, więc terminy i cele swoją drogą, ale życie swoją drogą. Dobra, tym przesłaniem żegnam Was dzisiaj i do następnego.